swoją przygodę zaczynałeś od boksu. Jak to się zaczęło? Kiedy tak naprawdę miałeś tą przygodę? Czy to była jakaś, że trenowałeś ten boks i była dłuższa przerwa? Czy cały czas tak naprawdę? Znaczy, nie, ja trenowałem boks. Ostatnio moją walkę stoczyłem na złotej rękawicy, jak miałem 18 lat. Wadze 75 kilo. Przegrałem tam wtedy z mistrzem Polski na punkty. A zacząłem moją przygodę z boksem, nie wiem, miałem 12-13 lat, po szóstej klasie gimnazjum, to jest gdzieś tak mniej więcej, więc całe gimnazjum przeboksowałem i tam dwie klasy jeszcze później w technikum. Jeździłem na zawody, tam jakiś złoty kapelusz góralski, miałem drugie miejsce, jakąś ciupagę góralską, ale wiesz, człowieku, to było 12 lat temu, ja wtedy ważyłem, wchodziłem w wadze 48-54, później miałem przerwę roczną i czy dwuletnią roczną i później już 75 miałem ostatnie walki. Teraz ważę 90 kilo. Na ten moment dzisiaj rano ważyłem 90 kilo, więc to jest całkiem co innego, wiesz, tam te rączki były cieniutkie, chodziły, latały, wiesz, teraz to tak jakbyś się przesiadł, wiesz, sportowego samochodu do jakiegoś vana, nie? Mniej więcej takie porównanie. Pochodzisz z Bieliszki, jak wspominamy o boksie, to od razu... Tak, jestem Bieliszce teraz, nie pokazałbym ci, ale nie ma tu nic szczególnego. O2 Fitness Bieliszka jest za mną, mogę podjechać pod kopalnię zaraz, pochodzę z Bieliszki. No, dobra, sorry, że ci przerwałem. Nasuwa się od razu Artur Szpilka tak naprawdę. No tak, właśnie z Artkiem Szpilką to jest mój rocznik. Razem chodziliśmy do gimnazjum tutaj na Kazimierza Wielkiego. To w sumie też jest tutaj obok rzut beretem. No i razem boksowaliśmy. No ja boksowałem już wcześniej. On przyszedł, tak naprawdę to on, jak ja już boksowałem z rok czy dwa, on przyszedł do nas na grupę, na górnika, wpadł na pełnej, no i tak został. To pewnie dużo przygód z dzieciństwa ma związane. Kurczę, sporo, z nim to było sporo, naprawdę. On od gimnazjum jeszcze nie trenował w ogóle tego boksu. To było tak, że człowieku, ludzie wychodzili, nasze gimnazjum, to na przykład, wiesz, nie było nikogo, nauczyciele nie wiedzą, gdzie są uczniowie, no bo Szpila się bił na rogu z kimś tam, nie? I on już później to się bił już z chłopakami z liceum, bo w gimnazjum wszystkich napierdzielał. Ja miałem okazję też z nim tam sparować, wiesz, no podbił mi oko, nie ma się czego wstydzić, no już był kozakiem już wtedy, no.